Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, mamy dzisiaj poniedziałek, to jest początek nowego tygodnia, drugi tydzień majowy, 8, konkretnie maja. Dzień zwycięstwa, nie wiem w sumie jakiego, ale okej. Okay. Bibliotekarzy i bibliotek dzień, czyli i miejsca, i tych, którzy tam pracują, i dzień osła. W tym ostatnim to się trochę odnajduje. Zrobimy kolejny tydzień, mam nadzieję, że to będzie dobry tydzień. Zaczniemy od poniedziałku. Zapraszam człowieczka, jedziemy. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, witam was bardzo serdecznie i bardzo zapraszam na dzisiejszy odcinek poniedziałek, czyli oczywiście Mądrość Murów. Posłuchajcie proszę dzisiaj naprawdę bardzo ważnej, bardzo pięknej, bardzo potrzebnej mądrości murowej. Następujące zdanie: Pozwól mi naprawić to, co we mnie zepsute. Kochani, dla mnie to zdanie ma jakby podwójny wymiar, w sensie jakby z dwóch stron należy na nie spojrzeć. Po pierwsze, od tego, kto jest popsuty. Kani, jedną z największych zdolności życiowych jest zobaczyć, że coś w nas nie działa. Jedną z oznak dojrzałości jest umiejętność przyznania się, że sobie z czymś nie radzę, że potrzebuję pomocy, że potrzebuję coś naprawić, że nie jestem doskonały, że jestem dopiero w drodze do czegoś, no właśnie, lepszego. Kani, ludzie, którzy mówią, że niczego nie muszą w sobie naprawiać. Ludzie, którzy kiedy słyszą, że coś trzeba zmienić, to mówią, nie, 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 mylisz się, ja wcale taki nie jestem. Oczywiście też ludzie odwrotnie, czyli tacy, którzy mówią, wszystko we mnie nie działa, wszystko we mnie jest nie tak, to nie są ludzie dojrzali. Człowiek dojrzały wie, że ma oczywiście pewne rzeczy zrobione, dobre i jest w porządku i jakby one są ok, i wie, że ma mnóstwo takich, które są niezrobione, niedojrzałe, nie w porządku i uczy się i wchodzi w pracę i w drogę do tego, żeby je naprawiać. Kani, weźcie sobie, przyjrzyjcie, bo przypuszczam, że oczywiście mamy w różne strony. Niektórzy pewnie mamy bardziej taką stronę: wszystko we mnie jest ok, wszystko jest super, to tylko inni się mnie czepiają. Pewnie dużo więcej z nas może ma w tą drugą stronę: jestem do niczego, jestem beznadziejny, nic mi nie działa, i tak dalej. To jest nieprawda. Dojrzałość to jest zobaczenie wszystkich swoich dobrych, dobrze działających cech, i umiejętność również zobaczenia i się przyznania niedobrych, niedziałających rzeczy i ruszenia w to, żeby je naprawiać. Ale też jest w tym zdaniu druga strona, czyli jest to pozwól mi. Czyli takie pozwolenie komuś, żeby szedł drogą tej naprawy. Oczywiście wiem, Kani, że bardzo często my się na to wściekamy, bo widzimy, że ktoś na przykład nie chce wykonywać tej drogi naprawy albo właśnie jest kimś takim, kto udaje, że wszystko w nim jest w porządku. Ale to jest też duża dojrzałość, pozwolić komuś na pójście pewną drogą. Czy nie tak, że. W ciągu tygodnia się wszystko musi w tobie zmienić. Uwaga! Jest oczywiście też odwrotna strona, nie? gdzie my mówimy tak naprawdę no, kiedyś to się pozmienia, ale w ogóle to nie będę naciskać, żeby go, nie wiem, nie spłoszyć, nie? To jest w ogóle standard taki przedmałżeński, nie? No, myślałem, że potem się zmieni, no, co prawda nie widziałem żadnych oznak, żeby tak się działo, no, tak czekałem, bo się to może... Nie. Dojrzałość to jest znowu jednocześnie pewien nacisk, tak, chcę, żebyś się zmieniał, chcę, żebyś się naprawiał, z drugiej strony też pozwolenie komuś, żeby to był pewien proces. Oczywiście, jeżeli pozwalamy na to i ten proces się nie dokonuje, no to oczywiście, że możemy powiedzieć stop, dość, ale pytanie, czy pozwoliliśmy na ten proces? Kolejnie, spójrzcie dzisiaj na to z dwóch stron: albo tych, którzy potrzebują zmiany i potrzebują pewnej dojrzałości, albo tych, którzy innym mają pozwolić na pewną zmianę i pewną dojrzałość. Na tym polega. Yy, dorastanie i dojrzewanie do tego, żeby być kimś naprawdę dobrym, pięknym i wspaniałym, takim jakim nas Pan Bóg stworzył. Warto o tym dzisiaj pomyśleć. Moi drodzy, moi mili, bardzo wam serdecznie dziękuję jedną ogłoszonką, możliwe, że już wczoraj widzieliście, bo wydaje mi się, że chyba wczoraj w niedzielę to ogłosiliśmy na Languście, kochani, wyprodukowaliśmy audiobooka, specjalnego takiego majowego audiobooka, bo to miesiąc maryjny, z nowenną pompejańską. W sensie nagrałem specjalnego audiobooka, dwie serie wprowadzeń na wszystkie 54 dni nowenne, czyli 108 komentarzy na każdy dzień, nagrany różaniec z moimi przyjaciółmi, żeby się można było wspólnie modlić, jeżeli ktoś potrzebuje takiej pomocy. Jest, kochani, dostępny na Languście. Gdybyście chcieli w ten sposób wesprzeć naszą fundację, to byłbym bardzo wdzięczny, a mam nadzieję, że ten audiobook po prostu wam się, wam się przyda. Zajrzyjcie proszę do linku, który jest w opisie i tam znajdziecie odsyłacze. Ściskam was bardzo, bardzo was pozdrawiam, bardzo was błogosławię i miejcie się proszę najlepiej na świecie. Z Bogiem, pa. pa.